Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Słownik PWN definiuje słowo marzenie na trzy sposoby. Po pierwsze, powstający w wyobraźni ciąg obrazów i myśli. Odzwierciedlających pragnienia, często nierealne. Po drugie, ciąg myśli i wyobrażeń powstających podczas snu. Po trzecie, przedmiot pragnień i dążeń. A słowo marzyciel PWN definiuje tak: po pierwsze, osoba, która chętnie oddaje się marzeniom. Po drugie, o kimś, kto snuje nierealne plany. Czy mój dzisiejszy gość zgadza się z tymi definicjami? Zapraszam Cię na spotkanie ze Stefano Terracino. Tancerzem, wokalistą, aktorem. Dlaczego właśnie ze Stefano rozmawiam o definicji słowa marzyciel? Ano dlatego, że Stefano właśnie sam siebie określa tym mianem. A ponadto jest producentem i głównym wykonawcą w spektaklu właśnie pod tytułem Marzyciel. Cześć Stefano. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzani Marzeniami. Czuję się troszeczkę onieśmielona. I jednocześnie przygotowując się do naszej rozmowy w tylu miejscach napotkałam na słowo, marzenia, odmieniane przez różne przypadki przez Ciebie, że pomyślałam sobie, że to jest strasznie późno na tą naszą rozmowę, więc bardzo się cieszę, że mamy możliwość jej odbycia dzisiaj. Też witam serdecznie, bardzo miło, akurat w tym temacie być zaproszony, bo to jest naprawdę taka moja dziedzina, jak słyszę marzenie, marzyciel od razu jakby to jest mi bardzo blisko i też ludzi, na szczęście te bliskie osoby to kojarzą od razu to ze mną i cieszę się tego, jestem tego nawet dumny, bo bo też marzenie albo marzyciel to trochę mam zawsze trochę w otoczeniu, niektóre mają taki zły albo negatywny podźwięk, że to jest osoba, która sobie tak tylko marzy, nic nie robi taki nie stoi, nie stąpi na ziemi i tak dalej. Ma taki negatywny podźwięk, który próbuje to zawsze jakby trochę Zmienić. O to też y, chciałam Cię zapytać, więc y, y, mam to na liście tutaj swoich pytań. To może zapytam od razu, właśnie, kim dla Ciebie jest y, marzyciel? Ja robiłem spektakl, który nazywa się Marzyciel. I tak zaczynam pierwsze pytanie, odpowiedź. <laughs> więc mogę te po prostu iść tą linię, która znam, bo jest <laughs> scenariusz, ale faktycznie jest. Bo zaczynam spektakl. Czym jest marzyciel dla mnie? Bo najpierw cytuję różne rzeczy, ciekawe rzeczy, które czytałem, a dla mnie marzyciel to jest ktoś, osoba, która działa po prostu, nic jakieś tam, osoba, która działa, która działa instynktownie, a próbuje iść, iść do swojego celu, to czyli coś czuje, coś by chciał robić, wewnętrzne, czyli ktoś, który słucha swoje wewnętrzne głos. Właśnie mówię, to nie jest osoba, która e, patrzy na gwiazdy, e, e, to jest osoba, która, albo ja, która szuka wewnętrzny instynkt i dąży do tego instynktu po, po, po prostu. To jest dla mnie marzenie. Działania. Proste. Działanie to jest, nawet źle działania, ważne, że działanie to jest to znaczy mm, e, marzyciela, czyli znaczy spełnić marzenie, tak? Trzeba coś robić, też dlatego też Mówienia marzenia się spełniają, to jest taki sam to się nie dzieje, trzeba coś robić, uważam, trzeba być aktywna. Tego bardziej marzenie się spełnia, to już jest prędzej, mi bliżej. Um, no i marzenie. No marzenie to jest coś po prostu, które na ile każdy może pozwolić, różne warunki, no, różne ograniczenia rzeczy, które po prostu człowiek wewnętrznie czuje do jakiejś części, do jakiejś harmonii ze sobą, ze światem. I nadążyć tego, nie to de suppress, jakby schować, bo, bo niemożliwe. No, oczywiście zawsze są jakieś ograniczenia, ale na ile się da, uważam, że to jest warto. Ja podzielam bardzo tą definicję marzeń, marzyciela, którą przedstawiłeś. I myślę, że warto y o tym głośno mówić i to korygować, bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa taki wierszyk, Dyzio Marzyciel. Nie zacytuję go teraz dokładnie, ale może podlinkujemy w notatkach do tej rozmowy. I w tym wierszyku Dyzio jest przedstawiony jako taki chłopczyk, który leży na trawie, patrzy w błękitne niebo i gdzieś tam marzy o tym, żeby te chmurki, które się przesuwają po niebie, były watą cukrową. I to jest. Troszkę mam taki żal, że w dzieciństwie w nas wdrukowano, wbudowano właśnie taki obraz słowa marzycie, że to jest ktoś, kto no tak leży i nic nie robi, i tylko myśli o tych niebieskich migdałach. Więc bardzo się cieszę, że przedstawiłeś tą definicję marzyciela poprzez działanie. I ja bym chciała sięgnąć do początku, do twojego dzieciństwa i zapytać się ciebie, czy ty pamiętasz swoje pierwsze marzenie? I czy od samego początku miałeś właśnie takie podejście, że to marzenie ty Chcesz je spełniać aktywnie, właśnie przekuwać w działanie. Um, zaraz się do tego, bo natknęłeś do coś ważnego, moim zdaniem. E, coś w tym jest. Marzenie jest coś, które jest związane z wyobraźnią, z. z wyobraźni sytuacji, które by chciał być, albo coś chciał zmienić, albo cokolwiek, ale z tego się zaczyna. Więc mu, mo, nawet ten chłopak, który tam leży, i może z tego zaczyna potem kiedyś, jak będzie dorosły, może ma fabrykę, które to kto wie, ale z tego powinno się zacząć i pozwolić, i nie dać tak aż tam negatywny podźwięk. Bo każda rzecz się zaczęło z marzenia, a jak ludzie próbują to potępiać też u dzieci, uważam, że wtedy nic się nie wydarzy wyjątkowego. No, też największe ludzi. Wszystko, co na początek było bardzo często, jak się widzi w historii, że, że te osoby mieli jakieś marzenia, coś, coś takiego i byli wyśmiewali i tak dalej. Ale zaciężę z tego, a potem oczywiście za tym stoi Ten krok, który mówię. Jako dziecko byłem bardzo introwertykiem. Nadal w miarę jestem, tylko że trochę bardziej poradzę, bardziej też nieśmiałością i tak dalej, ale e, tak, miałem swój świat, miałem swój świat. Jestem synem imigrantów, nie wiem z czego to wynika, po prostu tak się schowałem w swoim świecie fantazji lepszego świata i jakby dobrze, oczywiście czasami potem rodzice się martwią, no trochę taki solitarne, trochę nie z nimi, trochę, to wiadomo, że rodzice chcą najlepiej ale pierwsze moje jakieś tam marzenie, można powiedzieć było zawsze tak wyobrażałem sobie, że będę magikiem że tak wierzyłem w tym, że coś tam, jakiś nie wiem skąd, dużo te telewizja, no, po prostu magikiem. To było takie jedno moje marzenie. Potem się zmieniło to, ale się pojawiło bardzo szybko ta myśl występowania. Mimo, że byłem bardzo nieśmiały, to było bardzo daleko. dlatego tym bardziej było to marzenie, bo to, było, to nie było tak, że ja bym śpiewałem, tańczyłem, nic, nic z tego, rzeczy, tylko było to w, tylko w mojej głowie, a nie miałem to odwaga. Ale tak od razu wyobrażałam sobie, że występuję, że śpiewam. Przede wszystkim śpiewanie było pierwsze. Tęczenie potem wyszło przy okazji, przy życie, tak powiedzmy, ale bardziej śpiew, magik na początek. No dobra, był magik, śpiew, ale to był ten etap, kiedy to było w głowie, w wyobraźni, tak? W fantazji tego. Czy za tym poszło działanie na, na tym etapie? Bo nie, rozumiem, że nie. opowiadasz o czasie, kiedy miałeś kilka, może jakieś kilkanaście. Przez siedem, dziesięć. Mhm. No to tak, to jeszcze trudno, trudno, trudno co oczekiwać. Działać. No ale czasami tak jest, dzieci tak mówią tym no, i pokazują. Albo rodzice złapają to, albo ktoś bliskiego to złapie, albo w szkole ktoś to złapie, a to nawet w szkole. Tak. U mnie ten kontrast był, że bym bardzo nieśmiały, więc... Nawet to, tego nie eksternowałem, tak? nie, nie wyraziłem tego, że, że chcę to. Po prostu tylko przeżywałam sobie tyle. Tak taka trochę lekko autystyczne. Tak? mogłem się wydawać. Um, no i taniec. To kiedy mówisz, że przy okazji jakoś tak to nie było. Tak, takie... bo taniec, jak miałam hmm? dopiero 15 lat, i to był też bardziej środek do celu od mojej rodziców. Więc to było przypadkowo. To, że mogłobyś być każdy, mógł być to szach. Był już każda inna rzecz, która myśleli, że może mi pomóc po prostu bycia bardziej pewne siebie, bardziej się otwierać do ludzi. To było po prostu to. Taniec, ponieważ to było blisko rodziców, bo nasi sąsiedzi w moim wieku byli tancerzami, czyli dzieci te, nasi sąsiedzi tancili, też Włosi, bo my z tym synem imigrantów wychowaliśmy się w Niemczech i te osoby były bardzo pewne siebie. I to natknęło moje rodzice, żeby no iść na tance, żebyś był pewny siebie. Nie żeby się tańczył, bo nie wierzyli, że może mam talent. To po prostu, żeby coś ci pomogło, nie? Taki środek do celu. No się okazało, że trafili w set, no, w czymś, które oprócz tego, że mnie faktycznie dało to, mój język powiedzmy, jakieś tam pre, 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 predyspozycje, predyspozycje tak? zawsze trudno słowo, predyspozycje, jakieś nawet miałem. I my tak... I tak się, się stało. Jedna najlepsza rzecz w moim życiu. Mhm. Jakie były te następne kroki? Zapisałeś, czy rodzice cię zapisali na te zajęcia? Odkryłeś, że to ci daje energię, że masz z tego radość i już ty chciałeś startować w turniejach? Bo tak się domyślam, że pewnie w, w tej karierze tancerza, no to jest szkoła, potem turnieje, turnieje coraz wyższego szczebla. Rodzice mi zapisali, bo ten, nawet ten, ten pan, ten, ten, ten nasz sąsiad włoch, no z nami, przywiózł mi na weekendy, na turnieje, żeby zobaczyć jego syn, jego synów. I ten świat był fascynujący, bo to był taki świat fantazji trochę. Taki ubrani, śmieszny, z tymi kamienkami, takie te szpilki, to, i tak te, te, te ekspresje. No to był taki inny świat, zupełnie no, oderwany od rzeczywistości, ale miał, miał coś ciekawego. I oczywiście mi się podobało, że ten, ta muzyka i ten, że, no, nie wiem, ten, ta, ta pewność, no, to, to co oni reprezentowali, to co grali nawet, no, jakoś tak mnie fascynowało. Potem e, rodzice, rodzice, mama mnie zapisała, ale ja nawet poszedłem tam, bo jedna partnerka, którą mi dali, bo oczywiście zawsze brak chłopaków, e, jedna dziewczyna, ten cię ze mną, ja to coś mówiłem, no, tak myślałem. Z tego nic nie będzie. Po prostu tak rezygnowała ze mnie i tak rezygnowała, bo jakby trochę los robił ze mną, co chciał. A potem przyszła taka Włoszka, bardzo wygadana, Konczet, moja pierwsza partnerka, tym, którą ona wszystko robiła, ona przyszła do mnie, słuchaj, ja cię z tobą. Spotykamy się Środą o 11. ja tak. Uhm, Okej, okay. jakby ktoś dla mnie po prostu. Ja nic nie robiłem w tym kierunku, a propos, a propos tego, co teraz, co za czym stoi. Na szczęście los trochę mi pomogło, ale w momencie, jak byłem tam, czułem nagle, wow, jak, jak ja tu nie wiem, tak mówię, dlatego mówię, że dostałem swój język, nagle czułem się, że to jest mój świat. I byłem w tym kręcony. Nadal nie byłem, nie zmieniło się od razu, tak, ale nagle tak bym skupiony, byłem tak bardzo zadaniowy. Trzeba było robić to, trzeba prostować nogi, tu biodra, tu taki rytm. Czuciłem to, pisałem te wszystkie notatki. Moja partnerka tak tańczyła tak dla fan, a ja tak, tak pracusz prac nagle się zrobiłem. Byłem też bardzo trochę um, męczący moją partnerkę, bo jej rodzice... Nie, a! Najpierw ten krok do turnieja. No myślałem, że tak tańczymy tyle, żeby umieć. Może jakiś pokaz, ale to już przed rodzina, to będzie już maksimum. I nagle jest mowa o turniej. No w środku myślałem, że jest turniej. No nie, to jest niemożliwe, za późno, jestem za stary. 16 lat, za stary, nie? Tak, bo myślę, że albo to się robi e, od małego, albo nie. No i ta partnerka tych trenerów no, idzie na turniej. No to po prostu dramat dla mnie, ale dobry. No to i tak się zaczęło. Turniej, wielki stres, wielkie wyzwania po prostu byłem jak zombie, blady. To wszystko poza rytm. Pierwszy turniej, robiłem ostatnie miejsce. Cztery, cztery par, mm -hmm. czt czwarte miejsca. I moja rodzina, jak dostaliśmy czwórki, myślała, że to jest najlepsze, więc <noise> dostałem większy aplauz, mimo, że to było ostatnie miejsce. To było bardzo śmieszne. Um, no, i potem tak. To było tak stopniowo, potem się wkrywał. Dobrze. Jeszcze jeden turniej, jeszcze jeden, teraz może będzie lepiej. No i tak się kręciło i zaczęliśmy powoli skak skakiwać wszystkie te klasy. Bo powoli na pierwsze parę turniejów było tak, że czwarte miejsce cztery, potem było połowa, potem pierwszy raz finał. Trzy, cztery turnieje tylko. I potem tylko pierwsze miejsce. Na te niższe klasy, ale... Pierwsze miejsce to, kolejne, kolejny, I bardzo szybko w, w ciągu jednego roku przeskokaliśmy cztery albo pięć klasy. E, no i tu było w, w tym roku tak, jakbym tak wkręcony w tym, że ja po każdy turniej rodzice mojej partnerki, bo moi rodzice nie mieli czasu, pracowali, nagrali te turnieje. To ja potem noc jeszcze oglądałem, robiłem notatki. To, 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 to. to, to A te to. notatki robiłeś dlatego, bo. Pojawiła ci się w głowie taka myśl, że chcesz być tym numerem jeden i wygrać ten następny turniej? Czy, bo tak jak opowiadasz, nie, to właśnie nie. nie czuję tej presji? Nie, nie, nie było takiej. Nie było dla Po prostu też um, miałem szczęście. Zawsze jestem tego bardzo wdzięczny, że moja historia, też moi rodzice, to wszystko nauczyli dużo pokory i wdzięczność tego, co się ma. Moi rodzice musieli mocno na swój chleb pracować. Jako dziecko też nie chciałam. Widziałem to i doceniałam to od razu. Na przykład na taką lekcję, ja musiałam pracować w restauracji rodziców. Jak już miałam taką lekcję, dostałem informację, no te informacje dla mnie, była na, na waga złoto. Na przykład moje partnerki albo inne to, no teraz są te informacje, robię, nie robię, nic nie zmienia. A dla mnie to po prostu nie. Wydałam, mieliśmy coś, moi rodzice wydali to kasę. I ja chcę to wykorzystać, dlatego jak ja wiedziałam, że tu trzeba prostować nogę, potem oglądać filmik i nie prostowałam, to pisałem. W tym momencie nie prostowałam noga, tu nie miałam ręki. Już jakby... I to było super, bo to było super dla rozwoju, bo masz mało środki, ale jesteś zaangażowana. angażowany. Czasami możesz mieć super środkę, nie jesteś angażowany, nie ma wyniki. I przez to też zaczęła się trochę dysonansja między moją No, ponieważ ja nagle. Poprawiłem się bardzo mocno, a moją partnerkę niestety nie. I nie, że brak talentu, po prostu nie był tak jak ja. Ten cioł, bo fajne, może sam się dzieje, że poprawisz, ale to jest jednak poświęcenia i motywacje potem są różne. Może być, bo o, chcesz być champion, albo bo chcesz być lepszy. No, na początek miałem lepsze, bo nie wierzyłem, że mogę być champion. Może dlaczego? Dlatego. No i tak się stało i zaraz bardziej, jak się mówi, apetyt rośnie jadąc. Do momentu, jak myślałam, dobre, chyba teraz mogę myśleć, że mogę być ten tancerzem jednak. I to było 25 lat, czyli 9 lat musiałem minąć, aż wierzyłem, że może z tego mogę trochę żyć. Czyli bardzo długo do jakiejś tam wiary w sobie. No i wtedy robiłem tak no, no, mój największy krok, że. Szukałam partnerka na wyższy poziom, że chciałam się całkowicie poświęcać, tańczyć. I to był ten krok, który mnie prowadził do Polski dla partnerka. I to był taki największy skok, taki takie ryzyko, bo zostawiałem wszystko. Stawiłem wszystko na jedną kartę. No, ale tak po 9 lat to czułem. Było bardziej takie uczucie, że nie chciałem żałować, że nie próbowałam. Bardziej było to nie, że tak wierzyłam sobie. Powiedziałam, że chcę próbować. Jak się uda, super, jak nie, to przynajmniej będę miał spokój i mogę robić normalną pracę, powiedzmy. Um, i, I nie będę miał w szoby taki żal. Potem, jak będę miał, wtedy myślał, jak będę miał 40, czyli jak teraz, <grystanie> jak będę miał 40, żebyś miał żal. Proszę próbować. Taki było moje nastawienie. Tak to, to, to ciekawe bardzo, jakie ludzie mają motywację i podejście też do, do tego, w jaki sposób, jakie działania podejmować. I jak tak opowiadałeś, to dla mnie niezwykłe jest to, że. Nie ma tej presji, tak, tak spokojnie to, tak. to opowiadasz. I, I wydaje mi się, że właśnie w momencie, kiedy tak podchodzimy, to jest łatwiej, bo jak sobie stawiamy takie oczekiwania, a potem no, ich nie zrealizujemy, to jest jakiś, nie wiem, żal, poczucie, że nie wiem, zawiodłem siebie i, i jest trudniej iść dalej. A w momencie, kiedy nie ma presji i odnoszę ten sukces, to jest ta wdzięczność, o której zgadzam powiedziałeś. Się, się. I taka satysfakcja. Tak, dwa rzeczy, co mówisz, uważam, że jest jedna jest i po tej doświadczeniu też rozumiałem parę rzeczy, jak dla mnie jakiś tam sposób, schemat, którym jest dobrze, czyli nie mam oczekiwań. Wywaliłem, tak nie miałem, teraz jeszcze, ale świadomy to wywaliłem, na ile się da, czasami trochę są, wiadomo, ale próbuję nie mieć oczekiwań, a druga rzecz to presja. Zawsze patrzysz co mi daje presja i jak mogę to eliminować. Są dwa rzeczy dokładnie. Ja mam na szczęście też tę presję, nie miałam przez to, że moi rodzice nie byli aż tak angażowani, że to nie było takie sport, się nie znali, no, z tego jest trudno żyć. Tak My jak dystans pracowali, też nie byli aż taki. Mm, tak wyszło, ale mnie to by pomogło. Więc to było dobrze, że nie było takie rodzice typowe, które musieli spełnić swoje marzenie na mnie i ja musiałam to zrobić dla ich, albo to. Dzięki Bogu, naprawdę, że, że tak nie było, bo ci sami jak widzę i rozumiem tego, no niektóre rodzice może nie byłem dany, chcą, żeby dzieci to, ale to jest zawsze tak trochę niebezpieczne te dzieci. I, i na szczęście tego nie miałam, dlatego nie miałam tą presję. Jestem bardzo wdzięczny. A powiedz, jak się pojawił taniec z gwiazdami w twoim życiu? Czy to jest, czy to Też los? O właśnie. Tak, znowu przypadkowo. Nie szukałam tego. Jak wielu osób, bo chciały telewizji, żeby robić karierę. Ja kariera nie. Ja telewizję w ogóle nie jestem. Mimo, że tańczyłem, powiedziałem, że się nadaje do telewizji, bo za bardzo nieśmiały. I e, po roku Polska chciałem już wrócić do siebie, bo już jakby trochę przeżyłem, co znaczy, tańczyć na wysoki poziom, ale priorytety jednak rodzina, mój bliski kraj, który się wychowałam, poważniejsze. I myślałam dobre Okej, okay, wiem już jak to jest, dobre, mam wynik, wracam tam, zobaczymy ten taniec, będzie no, jeszcze w moim życiu, ale ale chcę jakby wracać do swojej. No i wtedy moja partnerka powiedziała, dobra, ale rób ten program ze mną i po idziesz. Ale trochę tak, gdzieś tam była taka ekscytacja, o Jezus, tak fajne, tam wyglądam, tam mi się podobały te scenki, mi się podobały, to mi się podobało, śmieszne, że, że tak, że, że jesteś sam na parkiecie, nie przekazała mi, że to jest amator obok ciebie, że musisz uczyć, ale mi się podobał cały ten anduraż, taki, że możesz coś wymyślić, a ja to zawsze tak lubiłam, tak całościowo na, na taniec patrzeć, jaka mała historia. To była jakaś tam motywacja, ale trochę mnie przestraszyło telewizja i tak dalej. Tylko, że byłem w obcym kraju, nie mam nic do stracenia. Taki, no, tak, na luzie, powiedziałem: Dobra, próbujemy, taki. A, ah", tak, whatever. I to było dobre. To zrozumiałam, że znowu te podejście to mi pomogło. Nie rozumiałam, co mówią. Pff, nie Widziałam, kim kto jest. Przyszła gwiazda, a dla mnie po prostu zwyczajna kobieta. No. I na szczęście, bo nie masz tego, jest, stańcie z pani Kinga Rusin, albo coś. I tak po prostu tańcie z Kingo. No. Pani, tu pani dziennikarka z Polski. <laughs> I ten dystans mocno mi pomogło, więc taki, wtedy, wtedy mogłem być sobą na luży. Nie oczekiwałam. Odpadnie pierwszy, drugi odcinek, nie ma znaczenia. Oczywiście ja chciałem jak najlepiej. Znowu bym skupiał na ten taniec, żeby było ładne i tak chciałam, żeby było piękne. Tyle. Ale nie miał to oczekiwania na szczęście. To oczekiwania to jest najlepsze. Wtedy tak na luży i dostajesz tak, co, co nawet nie prosiłeś nagle. Mm wygrywasz program i czujesz taką akceptację przede wszystkim, bo to jest fajne, taką akceptację publiczną, taką sympatię wielką dostałem od Polacy. Ogromna, taka miłość aż mogę powiedzieć, co było bardzo miło, bardzo, no to jest piękne, jak dostajesz taką akceptację ludzi, to gdziekolwiek potem byłem, to tyle ciepło dostałem, uśmiechu, taki komplement, to jest e, strasznie miło, no, wtedy jak, jak stąd uciekać, jak coś takiego dostajesz, no, i tak to potem, że myślałam, że idę po jednej edycji powiem, dobre jeszcze jedna, jeszcze jedna jeszcze jedna. No tak, ciągnęło już 17 lat w tym roku. Ja się chciałam wrócić do tego działania, bo z jednej strony, mówisz właśnie, że marzenie, marzyciel, to jest ktoś, kto działa, z drugiej strony, tak z drugiej strony, mówisz, że poddajesz się tak losowi i różne rzeczy, które się ważne takie, które pojawiły w twoim życiu, to w pewnym sensie los je przyniósł. Taniec, rodzice, e, Polska e, za partnerką, e, program za partnerką. No właśnie, jak to się jedno ma do drugiego? Prawda, coś w tym jest. Jakby to działanie jest tym etap, gdzie teraz jestem. Powiedzmy, no, działanie. No jeżeli ja bym nie był... Ja widzę te działanie, jesteś czasami tak... Yy... Może w innym kierunek. na przykład to, że ja robiłem to, co kochałem, tak? Czyciłem to, że robiłem te notatki, to jest dla mnie jakaś działania. Czasami nie wiesz po co, ale działasz, bo idziesz za instynktem, bez oczekiwania, że będę kiedyś tam cię w Polsce i wygrywam. Nie, po prostu chciałem to wykonać, bo mi to daje przyjemność no To jest luksus dzisiejszy czas. Robisz to, co Cię kocha, jest jego zawód, to jest, daj sobie sprawę. I, i, I cieszę się bardzo, że, że tak, tak mam. A ym, i potem działanie. To. I ktoś kiedyś powiedział, że szczęście, okej, okay, przyjdzie, nie przyjdzie, puka, ale jak puka, to musisz się znajdzieć pracując. I coś tam jest, że Ty jesteś gotowy. To znaczy, coś, że ja. Spędziłem te wszystkie godziny na sali, nagle, w momencie, jak jesteś w Polsce i ucisz, to wszystko jest, te działania były, mhm. może inny kierunek. Czyli teraz, jakby te działania są bardziej świadome, że mówię, ok, coś chcę robić. Wszyscy mówią nie, nie wiem jak zacząć. Robię pierwszy krok, bo historia, moja własne historia pokazywała mi, jakby trochę jest na inny etap, trochę bardziej świ świadome, działać bardziej celowe do rzeczy, ale z tą, ale cały czas z tą bazą, że co ja chcę, co mi daje przyjemność, co daje mi szczęście, co w czym, czym się nadaje też, nie? Co, co jest mi blisko. I czy śpiew, to właśnie było już takie działanie, bo Ukierunkowane, bo pomyślałeś, że fajnie byłoby, że masz przyjemność, masz radość z tego śpiewania i że chciałbyś też yy, tak zawodowo pójść w tym kierunku. Tak, to był te, te taki etap. Yy, to był taki etap jeszcze nieświadomy moje, ale coś jest instynktowne że taki odważny. Wtedy nawet moja partnerka taneczna, ta, która tancuje z nami, Agata Kulesza, mówi, jakie ty jesteś odważny. I nie rozumiałam te słowa. Myślałam, że to jest jakieś normalne, ale teraz patrząc z perspektywy, to odważne, po prostu nagle nagrywać płytę, nie umiesz śpiewać, no i nagrywasz płytę. No. I w sensie, że nie śpiewałeś nigdy profesjonalnie. To było taki trochę bez myślenia czasami, ale cieszę się, że tak było, bo to było tak instynktowne, to było po coś. Um, no, się stało, próbowałem. Oczywiście, myślałem, że to będzie jakiś tam prosty albo coś, nie udało się decyd. Tylko, że potem wrócił znowu do mnie, bo gdzieś tam ten śpiew zawsze lubiłem, każda forma wyrazu artystyczna na scenie lubię. Czy teraz gram, czy tańczę, czy, czy śpiewam. To zmienia się tylko może język, ale wyrażanie siebie na scenę bardzo lubię. I jeszcze ja bardzo lubię, jak mam ten dialog z publicznością, bardzo mocno. i potem przyszło ten śpiew. Dostałam potem program Twoja twarz, i to był taki idealny miks, że możesz trochę ten ruch, trochę plastyczny, grać. Zawsze lubiłem naśladować jako dziecko, co też jest śmieszne, że akurat nagle wiesz jest to jest program idealny dla mnie, ale, ale, się, ale się nie odważę. odważę. Ja sobie, to jest tak śmieszne. A los, sobie powiedziałam, nie, ja tam nie idę, mimo że stałam jakby propozycję, bo wiadomo, jak tam yy, znana osoba zawsze fajnie jest, ciekawe jak da radę, czy źle, czy niedobrze dla programu, to jest ciekawe. A powiedziałam, nie, tam nie idę. A w głowie dam sobie tylko pozwolenie. Jeżeli wygram, dwa razy podżąda ten związany, wtedy bym zrobił, bo wtedy nie mam co robić. No, nagle tak się stało. Myślałem tak, losno, robimy żart. A teraz co? A chciałem uciekać do Niemiec. Mm -hmm. Czyli robisz tańce za Niemiec, bo to niebezpieczne. I wtedy, właśnie na szczęście powiedziała: no, no, rozumiem, że teraz po dwa razy wygranie, i nie chcesz kolejnej edycji, bo może tak, jakieś tam brakuje wyzwania, ale jest ten program. Ja tak chciałem tego słyszeć, ale się bałem. Nie, idę do Niemiec i ja mam prawo umowy już podpisane w Niemczech. W sensie, przez przypadek, albo nie ma przypadków, nie zdążyłem podpisać, bo jakieś tam brakowały papiery, bo komplikowane. No, ale była ta rozmowa z pani, pani dyrektor. No, rób ten program, tak fajny ten Jock Sparrow naśladowałeś. Tu się nie odpadnie. No, wiesz, że będziesz po prostu ostatni. No, się bawisz. A tak myślę, Wracam do siebie, mówię, że kurczę, robisz to, bo, bo lubisz i tyle. No i co? Będziesz maskotką tego programu. Najwyżej będziesz ostatnie miejsce, najważniejsze, że, że bawisz. No, chyba ludzie rozumieją. I tak, bo już się pojawia, jednak już jestem duży w tym kraju, już nie jesteś aż taki wolny jak na początek. Więc, ale gdzieś tam na szczęście trafiłem, znowu trafiłem do tego wewnętrzne. Bawi mnie to, ciekawi mnie to. Mam ekscytację, jak o tym myślę róbmy, ryzykujemy. No i znowu się opłacało. I teraz do spektaklu Marzyciel, bo to brzmi jak idealne zwieńczenie. Taniec, śpiew, występowanie w telewizji, w pewnym sensie też gra aktorska, bo i w tańcu z gwiazdami, i w Twoja twarz, to ta gra się pojawia. Czy to jest tak, właśnie, że te, te rzeczy, te Twoje działania doprowadziły do tego spektaklu, czy. Spektakl może jeszcze z jakiejś innej strony pojawił się w twoim życiu? Spektakl Marzyciel sam produkowałem, więc już to było coś bardziej świadome. To już na takiej zasadzie ja bym chciał to łączyć, te doświadczenia, które dostaję. gram serialu, potem dzięki twa twojej twarzy dostałem pierwszy raz rola teatralna, mówiona, co mnie przeraziło też ludziom. Dobre oczywiście z moją odwaga. Idziemy w głębokie wody. I się uczyłem w trakcie. Miałem super aktorzy, które na szczęście przyjęli bardzo miło i dzielili się swoją, swoją doświadczeniem. I tam jak, jak gąbka, bo po prostu mnie to fascynuje, więc jestem jak gąbka i wezmę ile się da z każdego spektaklu. I nawet nie jest tak, że jak się myśli, że teatr myślisz przede wszystkim, ja zapominam tekst, ale jak już da rady, potem są sposoby naprawdę, że się ucieszyć bardzo fajne. bardzo też lubiłam te komedie robić. I to wszystko mnie prowadziło do tego, żebym chciał to łączyć, jeszcze w temacie, co jest mi blisko. Jak już nie dostałem od losu, bo tu, a propos, los nie, nie przyszedł ktoś, słuchaj, ja mam rola dla ciebie, taka, że wszystko wykorzystuję, że tańczę i tak dalej. Nie, dostałam taka, taka fajny, finny kierunek, ale nie tak, może powiedzmy, wymarzona. Potem śpiewałam dużo koncerty, bardziej też koncerty, co ludzie ciekują, tak, albo coś przydaje, bo tak jest, no, że koncerty, znane włoskie piosenki, trochę na stereotypy włoskość, no, to jest coś, które jest, jest miejsce na to, Fajny na rynek i to bardzo dobrze, bardzo popularne, bo pięć lat jedziemy cała Polska i ludzie bardzo lubią ten projekt i zawsze są bardzo pozytywne, zaskoczone reakcje. No ale potem jest ten moment, że wewnętrzny, no chciałeś coś, coś więcej powiedzieć, no człowiek cały czas do przodu. No i wtedy tam się pojawiło, że, że łączyć te, te formy, że mówić o coś bardziej dla mnie ważnym, głęboko, o czym jest trochę teatr, teatr jest trochę rozmowa, rozmawiamy o jakiś temat dzisiaj wieczorem, o tym to jest, nie? że z publiczności, ale też bardzo... Mam bardzo dobry kontakt z publiczności. To się nauczyłem w trakcie koncerty jeszcze bardziej, więc zawsze mówię, że moja siła jest interakcja z ludźmi. Bo ja kocham ludzi ogólnie, więc od razu tak szybko mi idzie ten kontakt. I marzyciele jest trochę takie resumowanie tego wszystkiego. I jeszcze też mi trochę pożyczkę wyżej, bo muszę powiedzieć, że to jest niesamowicie trudne. Półtora godziny być na scenę, spektakl jest jakby na mnie budowany. Wszędzie, że, jest, że jestem głównym motorem. Mam oczywiście momenty, że. Trzy momenty, tylko że wychodzę ze sceny na chwilę, oddycham, bo jest kondycyjne bardzo trudne, skupienie trudno. Też te, te te skaczenia między te formy. Myślałam, że to będzie jak jedno umiesz po że to będzie proste. To jest, to jest, to jest dziedzina oddzielna. Trzeba to ćwiczyć oddzielnie. Ten oddech, który się zmienia po, po ten cieniu, nagle musisz śpiewać i złapać ten głos, żeby był kontrolowany. Po prostu, no ale najlepsze szkoła moim zdaniem jest robi, robić te rzeczy, no po prostu. I teraz po, nie graliśmy tak dużo, bo to było przed pandemią, ale powiedzmy gdzieś tam dziesięć razem, to każdy raz mi zaraz lepiej. To się pokłada, to ja wyciągam wnioski i i dużo więcej rzeczy rozumiem. Dużo się nauczyłem, bardzo dużo się nauczyłem. Ten marzec alburlemy, tak, to jest. I, i, I dlatego to i tak było warto, bo mega, mega lekcje względem teatralnym, co działa, dynamika na scenie. Też takie trochę dram dramaturgię się nauczyłem, ale świadome bardziej, że cokolwiek byś nie zrobił, zawsze, że. Okej, okay, gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy, tu o, początek, uderzenia, potem uspokojenie. Taki naprawdę taka większa świadomość, nawet strona reżyserskiej. Dzięki temu potem robiłem spektakl z kobietami, czyli z moimi kursantkami tanecznymi, amatorki. I robiłem spektakl, bo chciałam od tej strony zobaczyć, co, gdzie jestem. I dla dziewczyny mega przeżycie na scenę, a dla mnie mega przeżycie bycia. Reżyserem, jakby z drugiej strony. No i też kolejna rzecz, która mega była dla mnie lekcja i mega dużo wnioski. No i tak, tak otoczę swoje życie. Sam sobie. Teraz to jest ten moment właśnie działania samemu, że wiem, gdzie jestem, że co potrzebuję, co by chciał próbować, i sam tworzę sytuację. To już jest ten, ten etap. Propos Mówisz, gdzie jesteś? Ja tu zerkam na swoje pytania, bo właśnie mam takie pytanie. W jakim momencie życia jesteś w kontekście tych marzeń? Czy już masz takie poczucie, że te marzenia się wszystkie sformułowały i teraz skupiasz się na tym, żeby je realizować? Czy to jest tak, że jeszcze na te... czekasz na nowe pomysły, nowe inspiracje, na to, co przyniosą kolejne lata? To idzie sam jedno człowiek się rozwija, ale też, jak się mówię, dojrzewa przede wszystkim. Zmienia się priorytety. To też jest nagle inaczej. Przez zmiany priorytetów zmiana marzenie, wszystko, albo zmiana jakieś cele życiowe, to jest cały czas, cały czas jest to w procesie i cały czas się pojawia coś nowego. I od razu też teraz mówię, to jest dużo bardziej świadome. Rozumiałam, cechy, które ja muszę mieć, przynajmniej teraz, które muszę wypełnić, żeby czuć a propos no, takie szczęście, albo harmonię, jakkolwiek, albo bycie dobrze z sobą. I dla mnie teraz ostatnie jest projekty z ludźmi, bo kocham ludzi, czyli, że uczę, że jestem w kontakcie, czy na scenę, czy poza scenę ludzi. Coś, dużo rzeczy są związane coraz bardziej z Sycylią i um, coś cały czas y, y, z... Y, no, z ludźmi, że też trochę pomagania, pomagania może za duże słowo, ale takie, że jak widzę cokolwiek robię, że inny daje to szczęście, no to my tak daje wielka satysfakcja. Więc to jest zawsze z, z kimś. A, I trzecia rzecz, no taka zawsze taka twórczość. I dla mnie to jest obojętne, czy teraz otwieram studio tanca i, i tam też jest lodziarnia, czy, czy, czy wypracuję tort <grym> lodowy, czy ja wypracuję coś na scenę rozumiałam, że dopóki to jest coś do tworzenia, kreatywne, to jestem szczęśliwy. To są takie moje, te rzeczy, które muszą zawsze być odhaczone. i to nie ma znaczenia, jakie formy, jaki to. To nie jest takie coś wielkiego, to jest tylko dla siebie. Nawet czasy covid jakbym w domu dużo gotowałam. Byłem szczęśliwy, że nagle tak tworzysz coś. I to było takie parę rzeczy, że tak, jak mam możliwości dla znajomych, dla kogoś coś dobrego robić, no to już miałam jakby znowu te zachaczone swoim małym i to mi dało jakąś wewnętrzną harmonię. I to, tego rozumiałam, to się, się zmienia. Teraz jakby na inny poziom jest te, te cechy, tylko na inny, na inny poziom się, się zrobię. To jest niesamowite. A czy przypominasz sobie takie marzenia które miałeś, i odpuściłeś je. Świadomie powiedziałeś, czuję, że coś mnie wzywa, ale nie pójdę w tamtym kierunku, bo I jakieś powody pewnie. Jeśli były takie sytuacje, tak, to pewnie były i powody odpuszczenia. Nie było, ponieważ mówię, że to jest bardziej tą. tą... Te, te cechy do wypełniania, jak mówiłem, więc od razu jest jakieś zastępstwo tego, że coś nie jest tak. Mówię, jeżeli ta kreatywność mogę w tym wypełnić, to wypełniam tu. Więc um, esencja się liczy, niż forma. Dlatego nie ma coś, co nie robię, bo wszystko robię cały czas jakby znajdę, znajdę sposób. No jeżeli mam, śpiewać i, jeżeli mam śpiewać nawet dla siebie, to śpiewam dla siebie. Albo będę dla rodziny. Znajdę sposób, żeby to wypełnić. To, co jakby... Mam ochotę po prostu, jakby to brzmiało, ale tak. tak. No brzmi, e, brzmi. nawet trudno mi je nazwać, brzmi mi spokój. Dla mnie niesamowite jest to, e, że ja w Twoich słowach czuję taki um, wol... Lu, o, idealnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Bo luz naprawdę to jest najważniejsze. Tak. I cały czas próbuję też się dzielić, że luz jest tak najważniejsze, że w tym wszystkim też ak rodzaj też akceptacja. Mm -hmm. Też mi pomaga w trudnych czasach, teraz, jak są na świecie i tak dalej. Mimo, że też jest trudno, żeby nie było, to nie, tak samo czasami mam momenty, że nie wierzę, ale dużo takie moje, nie wiem, to, co się tworzyło, ten charakter względem akceptacji wielu rzeczy i odnalezienia, że mi pomaga. No. I to jest też, my ta nic tego, że. W tancu jest taka reguła, że każda rzecz ma swój piękno. Trzeba tylko umieć to zobaczyć, nie? że coś wydaje się jakaś krzywa. A to krzywo jest ciekawe, bo potem masz punkt odniesienia do coś wyciągnięte. No więc taniec jest dla mnie po prostu życia, jest, jest dla mnie mój nauczyciel życia, więc jak jest trudno mi się sobie dobre. To jest teraz czas na pokory, żeby potem docenić i tak dalej. To nie są tylko słowa przez może przez taniec, bo to jest. Mm, bo taniec jest jakby w, w ciało, to nie jest tylko w głowę, to jest widoczne takie nawiki w głowie, bardziej um, um, robić. nie mówisz tylko, na przykład, o docenię co masz, tak, no, to się mówi, dzisiejsze pseudo coaching i te sprawy, yy, tak, i docenię co masz, no w tancu nagle się skupisz, masz takie zadanie, że doceniasz, że nie wiem, doceniasz, że ten to wszystko przełoży w tancu. to jest jakby robisz to i dlatego potem tak myślisz o życiu. Nie wiem czy to jest jasne, bo to jest trochę teraz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem czy to jest jakoś super jasne. Też nie wiem czy jest potrzeba, żeby było super jasne, bo jak tak opowiadasz, ja mam w głowie takie myśli, że jak to fajnie jest, że marzyciele to tacy różni ludzie i że ten sposób realizacji marzeń jest taki różny, bo z częścią osób, z którymi rozmawiam, to widzę, oni mają Plan konkretny, że w ciągu 10, 10 lat albo krócej, no to jest konkretne, takie bardzo bym powiedziała, nawet sparametryzowane e, to marzenie. Podam, e, może nie chcę tutaj wyciągać, może nie chcę wyciągać tak jakiegoś Dobra. konkretnego, Ale e, i, i sobie planują, i konkretne te kroki robią jeden za drugim. Na drugim końcu myślę, są osoby takie, które mają takie podejście właśnie bardziej jak ty, żeby dać sobie wewnętrzny luz, słuchać siebie, słuchać co mnie inspiruje, gdzieś tego wewnętrznego głosu, co mnie ciągnie i podążać za nim bez takich oczekiwań z góry. I, i to jest fajne, właśnie, że to jest jedno podejście, drugie podejście, właśnie, że jednemu bardziej. Takie podchodzi, a drugiej osobie inne. I myślę, że też warto powiedzieć o tym tak na wprost. I tutaj patrzę właśnie w kamerę, bo, żeby ludzie nie mieli takiego poczucia, że jak ja chcę te może je marzenia spełniać, no to jest taka potrzeba, że ja muszę sobie powiedzieć, że tam za trzy lata to coś, i tu po drodze muszę zrobić jedno, drugie i trzecie. Bo, no bo są różne. Różne, różne ludzie, badania. różne historie, różne charaktery i też. Najważniejsze być osobą i swoją drogą, koniec marzyciela, śpiewam moją drogą, czyli my way tylko po polsku i to jest piękny tekst, który wszystko tak oddaje, no. każdy ma być po swojemu, nie ma jedną drogą. Tak, myślę, że to co łączy te obydwa podejścia, takie bardziej ustrukturyzowane i takie bardziej wsłuchujące się w siebie, to jest to działanie, o którym hmm, tak, mówię tak, w jednym punkt, i w drugim. Punkt, to punkt, to na pewno. To, 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 tak. Ci działam, że mam ten plan, czy działam instynktowny, ale na pewno nie może czekać i tak sam, dobre, myślam i przyjdzie taki, ala, secret. wyobrażam, wyobrażam i teraz będzie. No, nie, nie, nie działa tak, moim zdaniem. Że... Dzisiaj, teraz, na, nad jakimi marzeniami, czy marzeniami, tak to nazwę właśnie, pracujesz, skupiasz się, co, co ciebie dziś napędza. No Akurat teraz jest, może się człowiek się starzeje, ale teraz na przykład czas jest naj, najważniejsza rzecz, którą najbardziej doceniam. I czas, żeby był jak najbardziej jakościowy. Jakościowy dla mnie znaczy w tym momencie na przykład jak najwięcej czasu z bliskimi. Nie wiem, jak tam to tam, co się dzieje na świecie, to też ma na pewno dopływ, ale jakby bliski. Też to widzę, że nawet moi braci są bardzo rodzinne. Nas no, naprawdę jest to najważniejsze. I nawet oni mają to. My już są dużo młodsi. To czują taki. dziękują, że spotkaliśmy, spotykaliśmy. Dziękuję, że nie było to 10 lat temu. To teraz tak dziękuję. O, fajnie, że dzisiaj byliście obydwóch, i fajnie, że byliśmy razem. I tak, rodziny, te dzieci, to wszystko. I dziękując, to jest tak piękne. I, I to jest teraz moje marzenie, żeby jak najbardziej to łączyć, to moje samorealizacje. Powiedzmy, to tworzenie może być, to co jest jakby tworzenie, może być, musi być tam gdzieś, bo inaczej udusiszę, się. Ale jakby próbuję to łączyć bardziej na przykład więcej czas z bliskimi. No. Między nimi też, jak buduję teraz ten mój agrituryzm na Sycylii. Gdzie będę robić wjazdy, wjazdy, gdzie uczę ludzi, gdzie spotykają się artyści, tak, tak, co, wszystko, co moje serce tak pragnie, ale przede wszystkim, że tam jest też moja rodzina, że są moi najbliżsi ludzie, że tam jest po prostu miejsce spotkań, czyli no ludzi najważniejsze i piękny czas razem. I to jest taki teraz mój cel, taki główny, około tego że przeruszam i wszystko tak. robię. A to będzie otwarta taka. Pensjonat, właśnie agroturystyka, że każdy w cudzysłowie no, będzie mógł do ciebie przyjechać? Tak, tak, to, tak, jak mówiłem, dla mnie kocham ludzi, kocham poznać ludzi, z kultury też, fajnie by było, jakoś to wyobrażam sobie, że jest takie miejsce, trochę jak teraz tuż tworzy tu, 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 tu Warszawy. Na miasta tego mała Sycylia, będzie też tam, że takie miejsce spotkań, miejsce, gdzie się inspirujemy nazajem, jak będą artyści, ale też miejsce, gdzie inspirujemy ludzi dzięki tego, co, co życie, albo co taniec mnie nauczyło, albo nie wiem, śpiew, aktorski, gotowanie, język, wszystko co jest fajne, łączy ludzi różne kultury, to dla każdego otwarte. I na jakim etapie jest? O co czekam, że zaczynają budować i co, co tydzień słyszę za tydzień, za tydzień. Jeszcze wczoraj powiedzieli za 10 dni na pewno, więc może w tym roku. I to jest jedna rzecz a propos tego mm, celu. No to jest takie, że tu teraz moje cecha mówi, dobra, wreszcie tak ma być. Ale druga strona jest też wewnętrzna, bo to jest takie, coś, które tak bardzo chcę, chyba, ch chyba tu za bardzo chcę, bo jeszcze są dwa lata i zawsze było coś, tu COVID, tu to, zawsze było coś. A... Um, ale ta druga strona, mam tak pół na pół akurat w tym przypadku, że jedna strona jest taka, a druga strona jest taka będzie jak ma być, zaraz będzie, no, taki, ta moje. Może muszę tą drugą całkowicie odpuszczać, nie wiem. Ja bym chciała, że to jest już teraz, ale międzyczasem robiłem to właśnie, co mam wpływ, dlatego robiłem, robiłem międzyczasem w Warszawie taką małą namiastkę tego, bo na to miałem pływ, to mogłem to robić, tam jestem związany z jakieś finansowanie, to różne rzeczy, dlatego to jestem Zależny od wielu rzeczy, i to jest. Ja nie lubię być zależny, bo wtedy to działanie nie ma. Tego, że po prostu ktoś może dla mnie robić, i to jest najgorsze. Dlatego potem, i tu znowu to mamy dobry przykład. Zastępstwo, a mam zastępstwo swój tutaj. Powiedziałem, tu ja mogę, mam działać, tu mogę robić, tu ja będę nawet siedział i, i robić te ściany, żeby było, i się udało, więc trochę to mi pomogło trochę wyluzować w tym klimacie. Widocznie tak ma być. Czy w tej Twojej drodze dojrzewania i Takim ciągłym, myślę, uczeniu się, jak słuchać siebie, jak realizować swoje marzenia, tak już zupełnie na koniec tej naszej rozmowy. Czy jest jakaś lekcja, coś, do czego doszedłeś i, i czym chciałbyś podzielić ze słuchaczami, widzami naszej rozmowy? O, Jezus, ten lekcja, ciągle. Na pewno lekcja, jedna co, co rozumiałam w tym, to widzę też na przykład mamy przede wszystkim, taki entuzjazm do życia entuzjazm, czy uczyć entuzjazm do, no, jak się mówi, do małe rzeczy, ale tak naprawdę tak doceniać jakieś zwykłe rzeczy, które trzyma nas młodo. To bym powiedziała, młodość dla mnie to jest entuzjazm. A starość, powiedzmy, taką złe, to jest coś, jak już nic się nie kręci. Ja tą starość widzę często ludzi, które mają, nawet nie mają 30 lat, ale względem staroże są zblazowani, że że właśnie nie marzą, nie marzą że, że, że nie mają pomysłu, że po prostu. I to jest taki. A widzę potem, ktoś, który ma 70, jeszcze idę na studia. I to jest dla mnie. To jest zapewne jakaś lekcja, która cały czas się powtarza. W cokolwiek nie robi, Czy ludzi spotykam, coś jest taka, że tam złota. Zasady, której ja rozpoznałam dla siebie, przecież nie wiem, czy dla każdego, ale jak tam widzę, że ten entuzjazm nie chce tracić, bo to mi trzyma w życiu. Jest jeszcze jedno takie pytanie, którego nie zadałam, a bym bardzo chciała. To jest pytanie o to, jak myślisz, co ci daje ten napęd, napęd do marzeń? Czy to jest tak, że to są geny? Czy to jest tak, że to jest wychowanie? A może to są inspirujący ludzie, których spotkałeś po drodze? A może to jest y, coś, czym się żywisz, nie wiem, jakiś specjalny, to jest, żartuję sobie, ale kuchnia, rozumiem, że jest dla ciebie ważna. Y, więc, No właśnie, skąd, skąd ten, y, też ten entuzjazm, ta energia do tego, żeby ten entuzjazm y, mieć? Skąd myślisz to czerpiesz? No Niestety myślę, że to jest wynikiem naszej historii, naszego wszystkiego. Y, jestem przekonany, że to jest to, cała ta historia, co wszystko mi trafiło. A dlaczego mówisz dobro? niestety? No, bo myślę, że niektóre ludzie, jak widzę, nie mieli na to wpływ. Mhm. I wtedy muszą podwójnie pracować, mhm. żeby to jakieś na zmienić. Więc niestety dla innych, tak przynajmniej tak ja myślę. Bo to jest, że miałem szczęście, że taka rodzina, która, która mi dała takie luzu, przecież ten dali mi miłość. To jest najważniejsze. Dali mi miłość. Nie, nie wiedzieli co robić, to, to. No jak, ale mnie wspierali. I to było dobre. Do nie, nie miałam presji dzięki temu. To rozumiałam. To, że może moja kultura, skąd pochodzę, to na pewno pomogło. Tak myślę sobie. Sycylia też swoją drogą ma coś takiego, że nawet historycznie, patrząc, sycylijczyków mają w genach, um, że sztuka poradzenia sobie, bo mieli 15 okupacji, więc dlatego to dobrze nam z Polakami jakoś tak rozumienie. Taki, taki I muszę zawsze poradzić. W jakiś sposób poradzić, i też nie mieli taki żal. Dobra, jest tak, dobra. No ten, następny, jakiś tam i to jest to od rodziców, to nie jest tak. Myślałem, że to gdzieś tam zostaje propaganda coś w tym jest. To, że się urodziłem, gdzie się urodziłem, no to jak patrzę na no to nie masz mm. wpływu i wszystkich ludzi, których spotykałem na swojej drodze. Lekcje, lepsze, gorsze, nawet no oczywiście jak najbardziej, nawet te, te złe doświadczenia, te to wszystko formowało, tak. No ale powiedzmy, jeżeli wracając trochę na początku, ta baza jest to, co zostało w domu. To ma pewno domu, bezpiecznym miejscu, miłość, no i potem masz ten luksus, możesz na takie rzeczy zajmować. Jeżeli bym się wychował gdzieś Afrykę, gdzie jest wojna i, i bardziej musisz myśleć, żeby przeżyć, no to wiadomo, że tu masz inne cele. To ja mam cele i samorealizację, dlatego tak jestem wdzięczny chyba w te małe procenty światowe być, no to tego nie mam wpływu. Jest to tego wszystkiego, możesz się uczyć też trochę patrząc lewo, prawo, na ile się da, to jest trochę trudne, ale da się też. No. Ja tak nawiążę do tego, niestety na koniec, bo z jednej strony rozumiem i, i tak sobie myślę, że chcę powiedzieć, że masz rację, właśnie mówiąc, że niestety w kontekście tego, że, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Z drugiej strony, ja jestem mamą, jestem mamą trójki dzieci, więc sobie myślę: OK, dobrze, ja nie miałam wpływu na to, gdzie się urodziłam i w pewnym sensie jak ja zostałam wychowana. I na szczęście, właśnie miałam to duże szczęście, więc z tego wszystkiego jestem bardzo zadowolona, ale to, na co mam wpływ, to też jakie ja warunki otoczenie stwarzam swoim dzieciom i też nie tylko dzieciom, myślę, że w ogóle ludziom tak, e, to, to, to. wokół. E, więc z tego, co powiedziałeś, biorę sobie to e, do serca, że m, żeby bardziej świadomie e, myśleć i działać e, w takim e, obszarze stwarzania tych warunków, i tej pozytywnej e, atmosfery, dorastania dla swoich dzieci i może bardziej współpracy dla, dla wszystkich osób, które mam wokół siebie. Żeby nie było, ja, ja bardzo wierzę, że to nie jest tak, że okay, mam taki, miałem taki los i teraz z tym. Nie, myślę, że po prostu jak jest trochę trudno albo inaczej, ta praca jest trochę większa, ale jest do zrobienia, oczywiście tak samo, bo są przykłady, które... Tego wyszło negatywne, bo było negatywne, ale te, które odwrotne masz. to jest tak, nie wiem, na czym to polega, to jest charakter faktycznie, że ktoś powiedział, miałam źle, ale teraz chcę lepiej dla, dla mojej dzieci i tak dalej, jest tak działa to odwrotnie. Uważam, że no, wtedy to szczęście też może spotykać coś. No, my, uważam, że taniec na przykład, bo yy, wielka rzecz, bo to taniec, no, mi, nauczył mnie życie, życie, taki, to, co większość rzeczy, które mówię, to gdzieś sobie cię w tej formie taniec, jak myśli taniec, jak sztuka ogólna, tak, więc e, to mi trafiło, jeżeli ktoś nawet, kogoś, który może ma trudny coś i nagle trafi coś takiego, tak, czy na osoba, czy forma, to może też zmienić, więc jest możliwe. Nadzieja jest. Na pewno jest. <grych> Stefano, bardzo Ci dziękuję za tą e, rozmowę. Otworzyło mi takie różne ciekawe kierunki e, myślenia, więc jestem przekonana, że też wśród was, odbiorców i widzów, to będzie dla was bardzo inspirująca rozmowa. Dzięki wielkie. Bardzo miło. No i to tym bardziej, że tu marzeniam, no zapraszam na marzyciela. No teraz tym bardziej musisz zobaczyć. Tak, absolutnie tak. Absolutnie <śm> tak. Jestem ciekawe <śm> nasze opinie. To... Dokładnie. Ale to jest o czym teraz robiliśmy, nie więc... Dzięki wielkie. Dziękuję. I do zobaczenia, do zobaczenia w różnych miejscach. I, i spełnienia marzeń. Nie wiem w jaki sposób dokonuje się zmiany definicji w tak szanowanym słowniku jak PWN, ale się dowiem, bo moi goście pokazują, że marzenia to nie są jakieś nierealne wyobrażenia, z góry skazane na to, aby pozostać jedynie w naszych głowach. Nawet jeśli czasem zaczynają się od snów, to chodzi o to, aby marzenia spełniać, aby aktywnie działać w kierunku ich realizacji. Niezwykłe jest to, że można to robić na wiele sposobów, dając sobie dużo luzu lub odwrotnie, narzucając ścisłą dyscyplinę. Zgadzam się ze Stefano w tym, że to, co spaja oba podejścia, to faktycznie działanie. Czas więc na wzięcie spraw w swoje ręce i za działanie w kierunku zmiany definicji słowa marzenie oraz marzyciel. Niewykluczone, że w tym celu będę potrzebowała waszego wsparcia. Liczę na was, marzyciele. A tymczasem do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku.